Leczenie w kolonce hiperbarycznej jest leczeniem wspomagającym tak naprawdę wiele stanów chorobowych, o wskazaniu zaraz powiem. Natomiast polega to na tym, na oddychaniu 100% tlenem pod wyższym ciśnieniem niż nasze naturalne atmosferyczne ciśnienie. Ciśnienia, które my stosujemy, to jest mniej więcej 1,5 atmosfery. Tam jest 100% stężenie tlenu podawane przez maseczkę. Trzeba pamiętać o tym, że zarówno kompresja, jak i dekompresja musi odbywać się stopniowo. Takie zabiegi trwają zależnie od potrzeby od 45 minut nawet do 3 godzin. Natomiast preferujemy raczej zabiegi takie 45-90 minutowe. I jak to działa na organizm? Co się dzieje? To po pierwsze zwiększa ciśnienie parcjalne tlenu w tkankach. Zwiększa wprost mówiąc natlenowanie tkanek. Mhm. Tak? Poprawia dzięki temu funkcje immunologiczne. Jest lepsza funkcja leukocytów, która pomaga przy zakażeniach, przy niektórych stanach zapalnych. Jest udowodnione też częściowe działanie właśnie przeciwzapalne, immunomodulujące tak zwane. Układ nerwowy nie jest tak świetnie regenerującą się tkanką. Mm-hmm. Mówię, raczej to polega na tym, że się poprawia przewodnictwo w nerwach. Działa to przeciwzapalnie. Powinniśmy zacząć od serii 10 zabiegów. Optymalną liczbą zabiegów do podstawowych wskazań to jest 20. Mm-hmm. Takich 1,5 godziny zabiegów. Tak. Nic się nie działo. Nic nie działo, żadnych ładnych ryb, witam. I tylko jeden wrak. Zostanie fajnie. A jak się czujesz? Jest zadowolony.